I'm going to sum up the game from my point of view. First of all, big 3 points for us, very important for us. I want to start with that. Podsumuję mecz z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, najważniejsze, bardzo ważny mecz, bardzo ważna wygrana, bardzo ważne 3 punkty. Then we were expecting a high press and they started in a low block, so we needed a lot of patience to unlock the low block. And we had some chances and we couldn't take them. Oczekiwaliśmy wysokiego pressingu ze strony Odry. Odra zaczęła dosyć nisko i potrzebowaliśmy bardzo dużo cierpliwości, by znaleźć przestrzeny. So in the middle and the half time, what we said to the team is the chance that you have, you need to convert in goal. If not, this is going to be complicated every minute more and the counterattacks will be on for them. So we need to be consistent in the box. And in 10 minutes they did and we could manage the game in a better way in the second half. I w przerwie powiedzieliśmy, że szanse, które sobie stworzymy, musimy wykorzystać. Jeśli nie, Odra będzie czekała na kontrataki i stałe fragmenty. I dla nas najważniejsze było to, że w pierwszych 10 minutach wykorzystaliśmy tę sytuację. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Bardzo proszę. Maciej Skocha, Kimiślaków. Dzień dobry, panie trenerze. Ja bym chciał zapytać o tą końcówkę. Czy Wisła Kraków miała dane się tak cofnąć, czy sprokurowała i do tego Odra? Czy chciał pan, aby tak wyglądała? Tak wyglądała? To see the last minutes like that. Yeah, the last minutes, the last 20 minutes, the team had a lot of hangover from the last game in terms of physics, in terms of mental and in terms of emotional. So the team was very tired in that moment. W ostatnich 20 minutach można powiedzieć, że drużyna miała lekkiego kaca po ostatnim meczu, mentalnie, fizycznie. And what we decided is to combat the block and to use counterattack, because for them it was 0-2, they needed to go to give us spaces and which changed the plan for that reason. Więc zdecydowaliśmy zostać w kompakcie na własnej połowie i wykorzystywać przestrzenie w kontrataku i dlatego to była zmiana, której dokonaliśmy. To był trochę szalony tydzień dla Kraków, ale też szczęśliwy. Czy właśnie w tej stronie mentalnej, pana zdaniem, takie dwa bardzo ważne zwycięstwa mogą zbudować zespół na kolejne niezwykle istotne spotkanie za Kumby? Yeah, I think it was very big what we did in this week, especially coming from the last defeat at home against Tychy. To, co się wydarzyło w tym tygodniu, było bardzo ważne, zwłaszcza po ostatniej porażce w domu z Tychami. And I think, for example, the last 20 minutes when the team gets compact and say, guys, we are tired, we know that, let's compete the game, let's get the result, let's settle the 3 points, for me, that again, is mindset, and we have to build this mindset step by step and taking advantage of these situations that we are experiencing in the field. I na przykład te ostatnie 20 minut, kiedy zdecydowaliśmy się bronić w kompakcie, bo byliśmy zmęczeni i musieliśmy cierpieć, musieliśmy wytrzymać się, utrzymać ten wynik do końca, i dla mnie to jest to nastawienie, na którym mamy pracować. Jeszcze jedno pytanie o Jakuba Krzyżanowskiego. Chciałem zapytać, czy on dostał kolano, co jest poważniejszego, czy to we have to assess it. At this moment it seems that nothing happened. Let's see tomorrow how he wakes up. Musimy to ocenić. Na razie nie wygląda to źle. Jutro będziemy wiedzieli. Jakieś pytania? Dzień dobry, Zdemierz Pawelski, o Kimiślaku. Chciałbym zapytać o Was kolejną tą pierwszą połowę, bo brakowało troszeczkę przyspieszenia. Czy to w głównej mierze było postawą Odry, czy jednak te 150 minut, które mi się zagrało, widziałem większość piłkarzy grała w tym spotkaniu właśnie też. Yeah, the first half was very interesting, but I think we did pretty good in terms of finding some opportunities to get into the box, but they were a lot of people there and it's so difficult. Pierwsza połowa była bardzo interesująca. My byliśmy w tym dobrze, żeby docierać do pola karnego, ale było tam bardzo dużo zawodników Odry i było to bardzo ciężkie. I think we needed more shoot from distance, for example. I think we needed more crosses in a zones less crowded. Myślę, że potrzebujemy więcej uderzeń z dystansu i więcej dośrodkowań z niższej strefy. And we tried to fix that all in the half time. I to wszystko chcieliśmy naprawić w przerwie. And we have to learn also to play against this kind of game plans, you know, when they are pressing or they are sitting back.
We need to understand how to break this kind of defense. I musimy nauczyć się grać przeciwko takim planom na mecz, jak miał dzisiaj przeciwnik, kiedy broni nisko, musimy się do tego dostosować. So we will keep working on it to be better next time that we face a defense like this. I będziemy nad tym pracować, żeby być lepszym następnym razem, kiedy będziemy mierzyć się z takim przeciwnikiem. Czy mają panowie jakieś pytania, proszę pani? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór. Źle weszliśmy w drugą połowę i to było widoczne i ten mecz się rozegrał właśnie w tym momencie, pierwszej i drugiej bramki. Potem zespół na pewno dobrze zareagował, ale już było za późno. Mieliśmy sytuację Hebla, mieliśmy sytuację drugą. Tak samo poprzeczkę uderzoną przez Maxa, no ale takie mam wrażenie, że to troszeczkę już było za późno. Taki klasowy zespół jak Wisła to nie pozwolił sobie na to, żeby stracić drugą bramkę, pominąwszy to, że strzeliśmy z karnego, jeszcze było dużo zamieszania i byliśmy, tak myślę, po tym 2-0, po tych dwóch gongach bliżsi strzelenia bramki niż stracenia i trzeba przyznać, że szkoda, że w takich sytuacjach. Bo te bramki takie jakieś były, ta pierwsza po rykoszecie, ta druga tak samo w takich sytuacjach, które są niedopuszczalne w ogóle takie bramki tracić. Bo jeżeli Wisła by nas rozklepała, to ja to rozumiem, ale w takim ważnym meczu, gdzie są ważne szczegóły z tym klasowym zespołem, to te bramki na pewno bolą. Nieźle wyglądaliśmy po tych dwóch bramkach straconych, takie mam wrażenie, że jakbyśmy wcześniej strzelili może tą bramkę kontaktową, to jeszcze wszystko było w grze, a tak troszeczkę za późno. Brakowało też zawodników, którzy są kontuzjowani. Za dużo nie było możliwości z ławki. Myślę, że tutaj ważna będzie sprawa, żeby wrócili Rzemek i Czapliński i Wiktor i Pik. To są naprawdę ważnymi ogniwami tego zespołu. Nic, no przygotowujemy się do następnego meczu. Tyle wnioski trzeba wyciągać. Aczkolwiek mam taki jakiś taki niedosyt po tym meczu, że drużyna zapracowała na ten punkt, tylko te szczegóły zaważyły, że tą jedną bramkę Wisła była dzisiaj lepszym zespołem. Są jakieś pytania do pana trenera? Ja będę mieć. Wiktor Zimiński, to a propos właśnie nieobecnych. Na PIK wiadomo kartki, ale jest też trochę tych kontuzji. Chciałem zapytać, którego możemy się spodziewać najszybciej i kiedy to może nastąpić? Ciężko to naprawdę ocenić. Już dzisiaj na ławce były Kędziora i Nowak, ale jeszcze na pewno nie są w takiej dyspozycji optymalnej, meczowej. Nie grali sparingów, nie grali, nie uczestniczyli w żadnej jakiejś takiej większej grze. No ale to na pewno jest pozytywne. Jeżeli chodzi o Czaplińskiego, to zaczyna od poniedziałku, od jutra. Zobaczymy, czy ten uraz nie jest taki, że go wykluczy na dłuższy okres czasu, czy Czapla dołączy do nas szybko. Rzemek myślę 2 tygodnie, PIK po kartkach, to wiadomo, że jeszcze trzeba odczekać. No i Wiktor zaczyna od poniedziałku. Z kontinelą nic poważnego się nie okazało. No z kontinelą wyglądało to na pewno bardzo poważnie na tykach, bo kolano mu uciekło, ale z tego widać, że może być ok. Dzięki. Czy jakieś pytania jeszcze? No i oczywiście jeszcze kapitan, nie? Który dzisiaj zachorował i tutaj nie ma kontuzji, bo go nie wymieniłem, bo myślę, że może ta choroba mu przejdzie, ale też było dzisiaj widać jego brak, bo przy tych bramkach myślę, że by dzisiaj na pewno pomógł. Dziękuję bardzo.